Imperium Bizantyjskie ma sekretną ścieżkę w kampanii, którą możemy podążyć. Nie jest ona jednak oczywista, bo wiąże się ona z pewnym ryzykiem. Dzięki temu możemy stać się Imperium Łacińskim, które będzie miało naprawdę wiele problemów przed sobą do rozwiązania. Ale uwaga, Bizancjum ma również drugą sekretną ścieżkę do rozegrania. I jeżeli zostawicie 2000 lajków pod tym odcinkiem, to nagram z niej odcinek. Mały spoiler, będę wasalem Osmana. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Kto by się spodziewał, że Bizancjum ma sekrety ukryte wewnątrz swoich wydarzeń, którymi możemy podążyć, a w sumie te sekretne wydarzenia nie są aż takie sekretne, bo teraz patrzę i są na EU4 wiki w sekcji odnoszącej się do najnowszego DLC. Ale też trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Na razie przedstawię wam pierwszy sposób, na którego początek w zasadzie jest bardzo podobny do normalnego startu. Najpierw przewozimy naszą armię do Morei. Chcemy, żeby nią dowodził nasz król. Wow, dostał jeden punkt do oblegania. Bardzo fajnie. Rywali lepiej nie rozdawać na początku. Warto jest z tym poczekać do 12 grudnia. Na kilku moich wersjach startowych bardzo często zdarzało mi się, że kiedy rywalizowałem Epirus przed 30, to on bardzo szybko łapał sojusz albo z Genuą, albo z Wenecją. Jeżeli idzie o nasze przywileje, tutaj tylko i wyłącznie bierzemy Monarchy Points. Przydadzą nam się, żeby nam się generowały w międzyczasie. Odbieramy ziemię, zwyczajowo. Rekrutujemy ile możemy wojska, żeby oczywiście mieć szansę na tańszego doradcę militarnego, bo niestety pamiętajcie, że przez ten przywilej nie możemy brać dodatkowych tanich pożyczek. I super, mam doradcę z dyscypliną. Nie będzie problemem, żeby go dostać, bo mamy tak niskie zapasy manpowera, że tylko cofamy rekrutację wojska, poczekamy z 2 miesiące i go dostaniemy. Ewentualnie możemy przyspieszyć cały ten proces i na przykład spalić gdzieś manpower w naszej prowincji, na przykład tutaj, będzie to wystarczające. Ale to tyle, jeżeli idzie o przywileje, nic więcej nie robimy. Chcemy mieć jak najniższe wpływy u naszych stanów, chociaż muszę przyznać, że nasz stan militarny tak czy siak ma bardzo duże wpływy i mało tej ziemi możliwe, że odzyskamy. Super, wpadł nam doradca na dyscyplinę i akurat Epirus wziął sojusz z Albanią, więc idzie restart. Naprawdę nie chcemy, żeby miał Epirus jakikolwiek sojusz, bo to nam niepotrzebnie tylko wydłuży wojnę. A few minutes later. Mała poprawka, musiałem też spalić development w Koryncie. Tak, wiem, że będę musiał rozbudować tą prowincję. Trudno. Nasz władca niech dowodzi i lecimy na wojnę z Epirusem. Zdobycie Epirusu akurat nie będzie w żaden sposób problematyczne. W międzyczasie tak naprawdę nasza dyplomacja może zacząć, nie wiem, poprawiać relacje z Polską, Austrią, Węgrami, ewentualnie Litwą. Chyba, że ma Unię już pod Polską, to nie musimy, więc wtedy na przykład z Węgrami. O dziwo nie musimy poprawiać od razu relacji z papieżem, ale też możecie to robić. Bardzo ważne jest dla naszej tutejszej drogi to, żebyśmy jednak w momencie, kiedy musimy akceptować postanowienia florenckie, utrzymujemy je w mocy. Nie odrzucamy tej Unii, musimy ją utrzymać. W międzyczasie za punkty militarne rozwijam development w Koryncie, oczywiście do 4 poziomu i nie więcej. Epirus padł i w zasadzie nie chcemy tej bitwy, no ale trudno. Tutaj możecie postąpić dwojako, albo możecie zdobyć dla siebie Artę i wziąć Epirus na wasala, bo pamiętajcie, że tak czy siak dostaniecie potem z misji na niego twardego kora i anektujecie go za darmo. Ewentualnie możecie wszystko podbić dla siebie. I powiem szczerze, ja podbijam wszystko dla siebie, bo będziemy słabsi wtedy. Nie będziemy mieli wojska wasala, nie będziemy mieli floty wasala, a chodzi o to, że my za chwilę będziemy musieli być bardzo, ale to bardzo słabi. Na szczęście promocje na Enebie nie muszą być słabe. Link do oferty w opisie. Naprawdę zapomniałem uczynić Epirus moim rywalem. Pamiętajcie o tym, proszę. I teraz tak, możemy spokojnie rozdać już kolejnych rywali, których powinienem rozdać 12 grudnia, ale totalnie o tym zapomniałem. Oprócz może Wenecji, bo jest szansa, że nas wesprze, ale chociaż nie, niekoniecznie, ale jest szansa, że nas zaatakuje, więc nie wiem, jak chcecie, ja ją wezmę na rywala. O, ale możemy odsprzedać ziemię. Okej, ale to może za chwilę. W sumie buty możemy też tutaj sprowokować, czyli autonomię pozmniejszać w tych terytoriach greckich. Jedna misja, którą wykonuję, to przeniesienie naszej fortecji z Morei do Koryntu. I teraz najtrudniejszy etap naszej strategii. Więc zwróćcie na to uwagę. Robimy coś takiego, mianowicie wyjmujemy kawalerię, wyjmujemy prawie całe wojsko, zostawiamy sobie tysiączek i rozwiązujemy armię. Chcemy zostać zaatakowani, a ten tysiąc zostawiłem po to, żeby mi wojska trenowały i w sumie mogę już abdykować mojego władcę, więc to już zależy od was. Możecie liczyć na to, że zemrze podczas trenowania waszego wojska, ewentualnie możecie w tym momencie abdykować waszego następcę. Nie następcę, władcę! I to jedyne, co jest dla nas jeszcze super ważne, to żeby mieć w pamięci to, że jak tylko was zaatakują,
atakuje Osman, musicie odpalić edykty defensywne wszędzie. A po skasowaniu moich armii, no tak, wojska osmańskie idą w kierunku mojej granicy, zobaczcie, idą. No tego się nie spodziewałem. Tak szybko? Więc odpalmy tutaj edykt defensywny nawet znacznie wcześniej i patrzmy dalej, jak Osman zbliża się do moich granic i no któż by się spodziewał, pewnie zaraz mnie zaatakuje. Prawda? Atakujesz mnie? Halo? Halo? O nie! Imperium Osmańskie nas zaatakowało i nie mamy armii! Co my biedni zrobimy? I powiem wam szczerze, naszym celem jest teraz przetrwać. Mamy na to rok. Przynajmniej tak wynika z tego tooltipa na EU4 Wiki, że mamy 12 miesięcy na zadzianie się pewnego wydarzenia. I tak to my, jak widzicie, musimy zachować Unię Kościołów i musimy być w wojnie defensywnej. To jest super ważne. A Osman musi przewodzić stronie atakującej nas. I teraz w zasadzie jedyne co robimy to czekamy. Naprawdę, możecie zrobić speed 5 i czekać. Nadchodząca katastrofa i tutaj doradzam wam wzięcie fortów, żeby po prostu wytrzymały jak najdłużej. Ewentualnie możecie ryzykować i weźmiecie morale dla waszej armii, ale ja idę w fortece. Tak, dostajemy wsparcie z zachodu, ale nie na to wsparcie liczyłem. Jej, Giovanni przybył! Papieska asertywność. Gdy najciemniejszy dzień zbliża się coraz bardziej, nadszedł list od papieża Eugeniusza IV, w którym zarzuca przyrzeczeniu Konstantyna IX nieuczciwość i niewystarczające działania. Domaga się, aby bizantyjski Bazyleusz zajął bardziej jastrzębie stanowisko w sprawie unii pomiędzy Kościołem i dopiero wtedy wezwie potęgę wspólnoty katolickiej do wsparcia Bizancjum we wojnie z Imperium Osmańskim. No i teraz tak, moi mili, to jest to wydarzenie. Tylko u mnie zadziało się bardzo, bardzo późno, więc możliwe, że zaraz pójdzie kolejny restart i ogólnie wypadło mi one dopiero za drugim podejściem, więc to nie jest ścieżka stuprocentowo pewna. Jak widzicie, tutaj też jesteśmy na skraju upadku. Jeżeli chcecie upaść, no to wiecie, odrzucamy tą propozycję, ale jeżeli chcecie przetrwać, radzę wam zgodzić się na Unię, a w zasadzie na zostanie Imperium Łacińskim. Zmieniacie wtedy wiarę, ale nie martwcie się, będziemy mieli szansę powrotu do prawosławia, bo mamy taką decyzję Return to Orthodoxy. I widzę, że tutaj brakuje pewnego tooltipa, który powinien się pojawić, kiedy gramy na Ironmanie. Przynajmniej jest on tutaj rozpisany, jeżeli idzie o EU4 Wiki, że wybranie tej decyzji wyłącza nam możliwość zdobywania wszelkich bizantyjskich osiągnięć specyficznych dla tego kraju, które do tej pory wymagały rozpoczęcia kampanii jako Bizancjum. No w tym momencie już nie możemy tego zrobić. Brakuje też kolejnego tooltipa, który by nas informował o tym, że nie możemy ponownie przez buntowników wrócić do prawosławia. Możemy tylko i wyłącznie poprzez decyzję Return to Orthodoxy. No ale liczmy na to, że ta forteca nie padnie w przeciągu 30 dni, na co są naprawdę marne szanse, bo tu nie padnie. 41 dni, więc są duże szanse na to, że nie padnie w przeciągu 30 dni, bo teraz wzywamy wszystkie potęgi Europy do krucjaty przeciwko Imperium Osmańskiemu. Ej, staliśmy się żółci, jesteśmy cali pod okupacją. Tak, papiestwo nas wsparło. No to teraz Imperium Osmańskie niech drży w posadach. Mamy po swojej stronie Boga i papieża przy okazji. Węgry dołączyły do koalicji. Polska dołączyła do koalicji. Austria dołączyła do koalicji. Albania nam pomoże. Teraz to już zwyciężymy na pewno. No i szczerze mówiąc, wygląda to już dużo lepiej, ale ta forteca nadal lepiej, żeby nie padła. I w zasadzie to, co nam zostaje robić, to teraz być na speed 5 i dalej obserwować, co robią nasi sojusznicy w walce o naszą wolność i liczyć na to, że tym razem nie dadzą się zaorać Imperium Osmańskiemu, bo zazwyczaj nie powinni tego zrobić. Powinni przetrwać i zniszczyć Imperium Osmańskie, przynajmniej tak bywało do tej pory. No i w sumie po pierwszych porażkach dalej mamy już zwycięstwo. Ważna rzecz, że topimy teraz flotę osmańską. To jest ważne, czego akurat w zasadzie to jest jedna rzecz, której musicie pilnować, żeby zniszczyć flotę osmańską w tej wojnie. Zapomniałem o tym totalnie, a nie mamy nigdzie portu, więc musimy tutaj płynąć, bo zdobycie i pokonanie floty osmańskiej powoduje, że będziemy mogli przejść do Anatolii. A ona będzie naszym głównym celem, szczerze mówiąc, w tej wojnie, bo to jest wojna, która nie jest reconquest, czyli nie jest odbijaniem. Będziemy chcieli podbić wszystkie prowincje, do których nie mamy roszczeń terytorialnych. Swoją drogą, w międzyczasie zmarł mój poprzedni władca, tutaj wybuchła rebelia, tego wam nie pokazywałem, ale mówię o tym teraz. Pięknie, Osman, no nie ma szans, nie ma szans. W tym momencie to jest 63 tysiące plus 25 tysięcy piechoty, kawalerii, a przeciwko temu, no Osman nie ma szans w tej wojnie. W międzyczasie poprawiajmy relacje z tymi wszystkimi krajami, z którymi mamy
mamy potencjał zawarcia może sojuszu po tej wojnie, bo na razie to tak średnio to wygląda. Polska, tu mamy szansę zdobyć sojusz. Papiestwo, przydałoby się mieć ten sojusz i mogę go zawrzeć? Bardzo się cieszę. Potrzebujemy jeszcze jednego sojusznika. Oczywiście przydałby nam się też sojusz z Serbią, żeby dostać 250 darmowego golda z naszych pozostałych misji. Więc widzicie, na działaniach takich dyplomatycznych raczej się skupiamy niż na czymkolwiek innym. Zdecydowałem się nie sprzedawać ziemi, bo szczerze mówiąc o wiele więcej jej sprzedam, kiedy podbiję Osmana, nie? Więc lepiej jest poczekać. I powiem wam, ta wojna nie idzie aż tak łatwo, jak myślałem. No kto by się spodziewał? Mimo iż mamy gigantyczną przewagę, no to jednak niektóre kraje już są wycieńczone, takie jak Węgry, Polska i tak dalej. Dlatego zapożyczyłem się, wziąłem najemników i zacząłem dawać moim sojusznikom, żeby do mnie dołączali, bo inaczej to jakoś tak mają tendencję do rozpraszania się i ginięcia po kolei w bitwach z Osmanem. Chociaż teraz jesteśmy już na etapie, gdzie wojska osmańskie są naprawdę wycieńczone i w zasadzie, o, teraz je podobijam po kolei. Zobaczcie, jaka duża Polska, ładna armia. Dobra, bijemy. I teraz w sumie chyba już dam moim sojusznikom, żeby się ode mnie odłączyli i lecę zdobywać fort w Ankarze. Jak padną te dwa forty, to w zasadzie wojnę już kończę. Buduję też już siatkę szpiegowską na Karaman, bo będę starał się wziąć tak tutaj prowincję, żeby zaatakować kolejne kraje sunnickie, zanim zaatakuje je Mameluk. Wziąłem też czwartą technologię militarną, ale wstrzymuję się z pozostałymi technologiami, bo jeszcze nie wiem, których punktów będę potrzebował potem. No do brania terytoriów dla siebie tak naprawdę, bo w tej wojnie, tak jak już wspominałem, będziemy brali wszystko to, co do czego nie mamy roszczeń tak naprawdę. Teraz znajdźmy siebie. O, tu jestem. Albo w sumie zanim zrobimy roszczenie na Karaman, to zróbmy roszczenie na Neapol. Co prawda jeszcze widzę, że Unia jest aragońsko-napolitańska, ale to jest zawsze dobra okazja, żeby go zaatakować potem. O, i Polska wyszła z tej wojny. Szkoda. Liczyłem na to, że będziemy mieli sojusz z Polską. Dużo by nam ułatwił. No teraz tak. Pieniędzy to by dosłownie nic nie dostaniemy jako Imperium Łacińskie. Dosłownie zero. Wszystko idzie do naszych sojuszników, więc ich nie chcemy. Więc szczerze mówiąc, ja wojnę chyba kończę w następujący sposób. A nie, to idzie do Albanii. Oj. Tak, Imperium Osmańskie nie poniosło żadnych strat w tej wojnie. Bardzo ciekawy przypadek. No a nasze granice po pierwszej wojnie wyglądają właśnie następująco. No i w zasadzie moglibyśmy atakować dalsze te kraje, gdyby nie to, że mam bardzo dużo agresywnej ekspansji. Znaczy mam o 4 punkty mniej niż myślałem. Nieważne. Ale musimy ogarniać nasz kraj. W pierwszej kolejności redukujemy wyczerpanie wojenne. Musimy to zrobić. Ej, nie jest tak źle. Mniej punktów wydałem niż myślałem, więc nawet może sobie stabilność podniesiemy. Armii w takim razie nie kasujemy najemnej. Będzie nam potrzebna do tłumienia buntów. No i teraz wiem, że opłacało się jednak sprzedać tą ziemię przed wojną. Miałbym 100 golda zamiast 67. Chociaż, no dobra, ta kwota się zwiększa, jak wszystko nam się przelicza po kolei. Więc może nie będzie aż tak źle. W sumie to jeszcze pozmniejszamy za chwilę autonomię i tak dalej, więc będziemy sprzedawali ziemię z zyskiem. Poprośmy Serbów o pomoc finansową. No i w zasadzie potem możemy już wykonywać dalej spokojnie nasze misje. Dostajemy tańszych najemników, zwiększone morale naszej armii, podbiliśmy też już Epirus. Więc w tym momencie znowu dostajemy armię na 15 lat silniejszą. Akurat cały okres pokoju z Imperium Osmańskim, kto by się spodziewał. Wciąż po tych wojnach mam 400 golda zadłużenia i w sumie część bym mógł już spłacić, ale raczej nie warto jest to robić. Pójdźmy na wojnę z Serbami. Prowincji, jakby co, nie mam zamiaru nawracać. Za jakiś czas przywrócimy jedyną słuszną wiarę dla naszego kraju i stajemy się ponownie Bizancją. Tylko powiem szczerze, nie rozumiem za bardzo tego wskaźnika pierwszego. Won a war against Ottomans in the last 50 years. Przecież właśnie wygrałem. Jako, że minęło parę dni od momentu, kiedy walczyłem tutaj tą pierwszą wojnę, pozwoliłem sobie jeszcze bez Ironmana rozegrać kilka razy podejścia i przetestować, jak często ten event zachodzi na stanie się Latin Empire. I powiem wam, coś jest nie tak z Ironmanem. Na Ironmanie na 10 razy event zaszedł mi 4 razy. Za każdym razem najpierw był upadek Konstantynopola, już praktycznie forteca w Koryncie mi padała i dopiero event zachodził. Coś po około 3 latach. Bez Ironmana ten event na 10 podejść zaszedł mi 8 razy i w zasadzie w przeciągu 3 pierwszych miesięcy wojny. Coś tu jest nie tak. Dajcie mi znać, jak jest u was. Ha, no to jednak wojny z Serbami raczej nie będzie, bo dostaliśmy właśnie ostrzeżenie od Imperium Osmańskiego, że nas zaatakuje w momencie, kiedy my zaatakujemy jakiegoś naszego wspólnego sąsiada. Polepszymy relacje z krajami, które są dookoła nas. Myślę, że wtedy możemy liczyć jeszcze na parę ciekawych sojuszy. Ewentualnie może Osman zdejmie z nas ostrzeżenie. Chociaż nie liczyłbym na to. Teraz daj go gorszy etap dla mnie, to szczerze mówiąc te bunty, wszędzie są bunty, tracę przez to jeszcze więcej pieniędzy, no ale myślę, że sobie w krótkim czasie i tak z tym jakoś
jakoś poradzimy. Jest to znacznie cięższy start niż normalne, no ale nie jest aż tak źle. Myślę, że teraz najbardziej dla nas istotne to jest jak najszybciej naprawić armię i bardzo mnie dziwi to, że nie mam bonusu do morale 15%. Aha, możliwe, że to wykonam, jeżeli rozwiążę wszystkie moje kompanie najemne i zrekrutuję po prostu normalną armię do 20 tysięcy. Integrowałem Ateny, co akurat będzie dla nas bardzo pożyteczne, bo pozwoli nam chyba teraz wykonać misję na właśnie ateński renesans. No takiego sojuszu to się nie spodziewałem. No ale mnie udaje się w tym momencie zawrzeć sojusz z Imperium Austrii, cesarzem austriackim. Mogę też już wprowadzić naszą doktrynę morską, taktykę i zróbmy to wcześniej niż później. No i zacznę budować galerki też, szczerze mówiąc. Tutaj, gdzie to potrwa 2 lata, to jest taki okres czasu, który jest całkiem okej do budowania floty, bo skoro Imperium Osmańskie zawarło sojusz z Francją, to musimy zaatakować Serbię i odciąć Imperium Osmańskie, no po prostu w Anatolii. Turecką kulturę dodaję do akceptowalnych, no wycześnijmy naszą armię, chociaż dobra, kawalerii nie mam nic, więc to nie jest ważne, ale ogólnie ją unowocześnijmy. Ulepszyłem mur, który powinienem ulepszyć dawno, dawno temu, bo to wszystko jest potrzebne do wykonania tej misji. Też nie ukrywam, że jest bardzo duża opcja na to, że pójdzie bankrut za jakiś czas. Naprawdę mam spore zadłużenie, chyba że będzie wojna z Imperium Osmańskim za chwilę, bo jest na to już pewna szansa. Wojska osmańskie po prostu znajdują się w Anatolii. Mamy jedną technologię do przodu, cały czas tylko próbuję reformować naszą armię, ale nie jest to łatwe zadanie. O dziwo! Czekam tylko i wyłącznie na zbudowanie tej floty i atakujemy Serbów. Pierwsza reforma rządowa, no to biorę chwilowo na tą erę zwiększone podatki, potrzebuję pieniędzy i to bardzo i zostałem wezwany do wojny sukcesyjnej przeciwko Francji. No, raczej nie pomogę tutaj Austriakom, nie ukrywam. Jeżeli będzie się dało, to wyjdę z tej wojny. I jako, że nie udaje mi się cały czas zawierać sojuszu z Polską, to wezmę sojusz z Węgrami. I uwaga, jeżeli zostaniecie wezwani do wojny przeciwko Polsce, no to oczywiście kończymy ten sojusz. Dlatego na razie nie biorę Royal Mariaży z Węgrami. Bardzo dziwne jest to, że Unia na Polu i Aragonu tak długo jeszcze trwa. Czy to jest pierwszy król? Nie. No nie mówcie, że mam jeszcze tego pecha, że zaszła ta najgorsza opcja dla mnie i Unia Aragońsko-Neapolitańska przetrwała. Na to jest po prostu 10% szans. A przynajmniej jest ciekawie, prawda? Dobra, dostałem trzeci bonus do morale i czy dało nam to wreszcie upragnione 15%? Tak! Zatrudniłem na chwilę lepszego doradcę i wreszcie pozbywamy się tej przerąbanej reformy wojskowej. Naprawiliśmy armię, proszę państwa, jednym kliknięciem. Co oznacza, że dla mnie teraz jest wszystko jasne. Po prostu musimy mieć plus 15 morale, a pamiętajcie, że zaczynaliśmy mając minus 15, czyli aż 30% mamy do zdobycia. Warto zwrócić na to uwagę w późniejszych kampaniach, że trzeba się spieszyć, żeby nazbierać wszystkie bonusy do morale, które mamy z misji, jak i wydarzeń. Wszędzie odpalamy edykty defensywne, zwłaszcza w Anatolii, bo tak jak mówiłem, tutaj cały czas znajduje się armia osmańska. Tutaj możemy podejść do tego dwojako. Skasować wszystkie fortece i dać zająć Osmanowi Anatolię. Bez fortu zdobywają wtedy bardzo mało warscora, czyli punktów wojennych. Drugi sposób to jest właśnie taki, że odpalamy edykty, mamy włączone fortece i liczymy na to, że my szybciej zdobędziemy tą fortecę i stolicę. To powinno zakończyć naszą wojnę z Osmanem, w której weźmiemy pieniądze od niego, wojenne reparacje i mam nadzieję, że zakończymy jego sojusz z Francją. I to jeszcze mam nadzieję przed bankrutem. Ewentualnie po tej wojnie wejdzie bankrut. I na razie nasza flota radzi sobie znacznie lepiej z osmańską. Hehe. Wow, zatopiliśmy ją totalnie. Przełamaliśmy mury, więc szturmujemy fortecę. To znaczy, nie wiem, czy to dobry pomysł. Zaraz się dowiem. W międzyczasie niszczymy serbską armię, bo zobaczcie, co im właśnie zrobiłem. Byli na tej fortece. Moja flota teraz wypływa. Blokujemy wycofanie się serbskiej armii. Dziękuję, pozamiatane. Imperium Osmańskim osiągamy wszystkie cele. Zrywamy ich sojusz. Bierzemy prawie maksymalną ilość pieniędzy oraz wojenne reparacje. To pozwoli mi się pozbyć w połowę mojego zadłużenia. Wojnę z Serbami kończę następująco. Potrzebuję od nich tylko 2 prowincji i powiem wam szczerze, pójdę w bankruta. Nie opłaca mi się spłacać tego 1500 zadłużenia, tylko rozwiniemy tą kopalnię złota. I upewnijmy się, że już nie będziemy mieli żadnych buntów w sumie. W tej kampanii wybiorę następujący build idei. Po prostu kombo z tych idei będzie niesamowite mocne do podboju na tym kraju, a jeżeli bym grał dalej i chciał podbić świat Bizancjum, to potem bym brał dyplomatyczne i administracyjne. Żadnych więcej idei nie potrzebujemy. Chyba że chcecie już podbijać bardzo mocno od samego początku, to oczywiście dyplomatyczne i administracyjne na sam start. I trochę żałuję, że nie udało mi się zrobić na Unię Burgundii. Próbowałem, mam nadzieję, że wy też próbowaliście w swoim podejściu, ale nie chciała wziąć ani sojuszu, ani Royal Mariażu. Co tu się stało? Austria od razu dostała Burgundię za darmo. To znaczy, nie narzekam zbytnio, bo powiem szczerze, sojusznik austriacki będzie teraz dla mnie bardzo
dobrym sojuszem. Ej, Austria zerwała sojusz z Węgrami, wiecie co to oznacza? Że ja też to muszę zrobić, bo Węgry zostaną zaatakowane przez Austrię. O, ale przez to Polska chce sojusz, bardzo fajnie. Nie mogę w to uwierzyć, zawieram sojusz sułtanatem Mameluka. Teraz raczej powinien być bezpieczny podczas bankruta. Kopalnia złota rozwinięta, nawet zmniejszam tutaj autonomię, co oznacza, że pewnie będę miał jakieś bunty, ale się tym nie przejmuję. Bunty też już wyczyściłem, nic się nie zbliża, mamy kilka lat spokoju. To prawda ryzykuję tym, że mnie Imperium Osmańskie zaatakuje za 3 lata, no ale to nie ryzykuję, a w zasadzie to za 2 lata. W ogóle co się wydarzy, jak ja to kliknę? Minus 50% morale, marynarka minus 50%, nie będziemy mieli w ogóle zasobów ludzkich, droższych najemników i tak dalej, i tak dalej. A to w sumie to taki start, jak mieliśmy na początku. No, nie byłby to dobry moment, żebym teraz, w tym momencie wykonał tą misję. I w sumie mogłem ją wykonać dużo, dużo wcześniej. Dobra, jednak nie pójdę drogą bankruta, mamy za krótki ten okres rozejmu z Imperium Osmańskim, zaatakujemy go po prostu za chwil parę. Jest dwie technologie do tyłu, nie ma dużej armii, a kto wie, może ktoś go jeszcze zaatakuje, ewentualnie spróbuje zaatakować sultanatem Mameluka Imperium Osmańskie, no i wtedy zaczniemy się powoli budować. Co prawda mam spore zadłużenie, ale mam nadzieję, że Osman je będzie powoli spłacał. Jest, jestem na plusie! Marzec 73 i powiem szczerze, atakujemy, naszym celem będzie odbicie naszych prowincji narodowych, a jak się uda, to zwrócimy również trochę prowincji Bułgarii, bo tak, wypuściłem ją tuż przed tą wojną. I tak, Edirn będziemy zdobywali w tej wojnie. Zobaczę jeszcze, czy będę wzywał sojuszników. Wszystko zależy od tej jednej bitwy. A że jakimś cudem mam przewagę militarną, w sensie technologii militarnej, to bez problemu niszczymy wojska osmańskie. No dobra, z problemem, ale robię to co poprzednio i w ten sposób niszczymy armię osmańskie. A sami idziemy teraz tu. Znowu topimy flotę osmańską, ta nowa doktryna morska bizantyjska jest bardzo mocna. Dosłownie prawie cała osmańska flota poszła na dno. Dobra, spróbujemy po kolei jednak poniszczyć armię Imperium Osmańskiego. Niech lecą mi na tą fortecę. Wiecie co? Postanowiłem zrobić coś sprytnego. Ogłosiłem bankructwo podczas wojny z Imperium Osmańskim. Dlatego, że mam teraz 5 lat do przeczekania, czyli gdzieś 2-3 lata będę w stanie wojny z Imperium Osmańskim, odpali mi się dużo buntów, przyjdzie Polska, przyjdzie Mameluk i będą te bunty mi czyścili. Ja sobie tutaj tak postoję, nie wiem, w Mołdawii. Słyszałem, że tam jest bardzo miło o tej porze roku, tym bardziej, że gospodarka moja totalnie nie istnieje. Głównie to wynika z tego, jeżeli bylibyście ciekawi, z tego, że nie mamy Religious Unity. Zobaczcie, nie akceptujemy tej religii, Local Goods Production Modifier wynosi minus 60%. Minus 60% podatków. Gra Imperium Łacińskim bez nawracania prawosławnych prowincji to jest naprawdę wyzwanie. Zwłaszcza kiedy Lukas jest Lukasem i zapomina o pewnych przywilejach, które mogłyby mu w tym pomóc. O, Mameluk robi to, Polska robi to, zobaczcie. Więc Speed 5, niech moi sojusznice tłumią wszystkie rewolty. Najlepszy moment na bankrut. Ja naprawdę wykorzystuję głównie tą wojnę do tłumienia buntów, do niczego więcej. No i bankrut za chwilę nam się kończy i się kończy. Ciekawe, czy cokolwiek spłacę po tej wojnie, bo tak, mam już nowe zadłużenie. No i w zasadzie odciąłem tutaj Imperium Osmańskie, może Bułgaria dostanie te terytoria, może nie, nieważne. My natomiast lecimy dalej z naszymi podbojami, bo idzie nam tak świetnie. Ej, powiem wam, że nawet chyba wszystko spłacę. Nie, dobra, nie wszystko. Dobra, wszystko spłacę. Ej, ale powiem wam szczerze, że chyba warunki do powrotu do prawosławia są jakieś niemożliwe do spełnienia. Jeden tolerancji religijnej? Heretyków? Jak mam minus 6? Ej, nawet powiem wam szczerze, że właśnie to wszystko policzyłem i nie jestem w stanie mieć plus 1. Dobra, biorę tutaj 2. 2 z idei będę miał. 1 poprawię z legitimacy. Wciąż mi 2 punktów brakuje. Okej, będę musiał się pozbyć stanu i wprowadzić idee humanistyczne. To będzie plus 1. Tu już jeszcze jednego punkta mi brakuje. To oznacza, że tutaj bierzemy idee humanistyczne i w tym momencie nawet musimy zrobić fokus na punkty administracyjne. Nawet sprawdzam polityki. Muszę mieć divine ideas, żeby mieć tolerancję zwiększoną. Gdzieś mi cały czas jeden punkt umyka. Nie wiem jak do tego doszło, ale mam szczęście. Została zerwana Unia na polu z Aragonem, dlatego atakujemy. Wojnę kończę bardzo szybko i powiem tak, wezmę o jedną mniej prowincję niż mogę, bo zależy mi tak, na handlu, oczywiście genuańskim, żeby to zrobić dla nas, bierzemy wojenne reparacje, czy nie bierzemy? Bierzemy wojenne reparacje, no i zdobywamy niezły przyczółek tuż obok Rzymu, żeby go zdobyć za jakiś czas, bo jest nam potrzebny. Szybka wojenka z Węgrami, pozyskanie terytoriów bułgarskich, bardzo
bardzo mi się to podobało. Dostaliśmy też sporo pieniędzy i popełniłem w którymś momencie błąd, nie wiem, musiałem automatycznie kliknąć i się zgodzić na to, że uczyniłem Bułgarię naszą marią. Nie róbcie tego, lepiej uczynić Prinori, czy jakkolwiek się to wymawia. Wtedy za darmo dostaniecie całą Bułgarię, nie musicie jej anektować. I szczerze mówiąc, śmieszne to jest, ale moje wojenne reparacje, które zdobywam, są większe od moich dochodów ze złota. Mówisz, mam tu dobrą kopalnię, no tylko ta kara za nietolerancję religijną. Trzeba było ją nawrócić na katolicyzm. A teraz jeszcze Polskę muszę wybraniać. No co za życie, no co za życie. Trzymajmy kciuki. Mam przynajmniej 6 w manuwerze. Wreszcie mogę się pozbyć genuańskiego badziewia z miasta. Naprawdę zajęło mi to bardzo długo. Na razie Polskę wybroniłem, więc tyle dobrego w tym wszystkim. Co prawda kosztem stracenia mojej kopalni złota, więc lecimy ją odbić. Nie, Rosja tego nie zrobiła właśnie. Dziękuję Rosjo, właśnie przegrałaś wojnę. Wyczyszczone. A to ciekawe, co tu się wydarzyło? Naprawdę Krym? Dobra, myślę, że to dobry moment na użycie naszej złotej ery. Ale jest to chyba złota era tylko z nazwy. Jako Bizancjum, żeby po taniości teraz wprowadzać ideę. I jakby co, to ja rozdałem te wszystkie przywileje, które zwiększają mi również akceptację heretyków w moim kraju, żeby nie było. Tylko trochę późno, no i nietolerancja religijna mi znacząco wzrosła. Ale tak czy siak, muszę sobie odświeżyć te wszystkie informacje związane z nietolerancją religijną w tej grze. No, stworzyłem sobie już rezerwat osmański, tak na wszelki wypadek, żeby nikt mi go nie podbił. Okej, i teraz zobaczcie, Bułgarię już cofnąłem z bycia moją marchią, uczyniłem ją moją pronaoir i teraz przywracamy prawo do dziedziczenia przez imperium. A w zasadzie to kancelujemy ich prawo do dziedziczenia i teraz my będziemy wszystko zdobywali. Ale będą bardzo, bardzo nielojalni. Plus 50%. Ale kiedy car Augyros Mesilenos umrze, ciekawe, car imperium. Bułgaria jest imperium, a ja jestem też imperium. Ciekawe, mogę uczynić Latin Empire protestanckie. Czy ktoś kiedyś tak grał? Te bunty są coraz większe, to są naprawdę coraz większe. Dobra, muszę zdobyć Konstantynopol. Co ja mówię? Rzym wreszcie muszę zdobyć. Czekajcie, czekajcie, co? A, muszę mieć więcej świątyń w prowincjach prawosławnych. Tylko jak ja tę tolerancję zdobędę? To są jakieś jaja, bo niszczę pierwsze 30 tysięcy buntowników. Tutaj jest kolejne 21 tysięcy, a wyskoczył mi właśnie event na kolejne 31 tysięcy. Przecież to tyle ludności nie ma w tym kraju. Okej, już chyba wiem, jak będę zwiększał tolerancję w naszym kraju. Ja popełniłem kolejny błąd. Konstantynopol trzeba było nawrócić jak najszybciej na katolicyzm, bo przecież Hagia Sofia nam nie działa w tym momencie. I sobie w tej kampanii na razie popełniłem 3 bardzo duże błędy. Nawrócić Kosowo na katolicyzm, to samo ze stolicą i na koniec rozdać jak najszybciej przywileje na tolerancję. Jestem ciekaw, co się stanie z naszymi wymaganiami, jeżeli usunę w ogóle całe duchowieństwo, bo właśnie mogę to zrobić w tym momencie. Aha, już nie mogę przywrócić prawosławia. Nie chcemy tego robić. I to nam blokuje w tym momencie całe to drzewko misji, które tutaj mamy. O nie! Tym razem będę reformował moją armię, a nie najemników. Pójdziemy pod to. I udało się wreszcie po jakichś 30 losowania trafił mi się misjonarz i mogę nawracać Konstantynopol. To oznacza, że musimy się szykować do wojny o Rzym. Najlepiej jest go zdobyć na samym końcu, bo pamiętajcie, że jesteśmy państwem katolickim i zostajemy giga kary za posiadanie Rzymu. A, jeszcze muszę zbudować 10 kościołów. I zmarł władca bułgarski, a w zasadzie car bułgarski. Dostaliśmy całe to terytorium i tak w sumie z ciekawości, jaką będę miał tu autonomię? Jak po integrowaniu wasala? O nie! Praktycznie zerowa. To jest bardzo mocna mechanika, bardzo mocna. Konstantynopol nawrócony, wreszcie, co podnosi mi tolerancję, albo przynajmniej powinno podnieść tolerancję teraz, heretyków. I super, będzie nam brakowało jeszcze 2 punkty. Wiem, że na 10 administracyjnej dostaniemy 1 punkt, do jego jestem akurat pewien. No chyba nie obejdzie się bez rozbudowy. Kolejna rzecz, którą chcę przetestować, to zmiana wiary na reformet. A to ciekawe, te wymagania się jeszcze zmniejszyły, nie muszę nawet podbijać Rzymu. Okej, wiecie co, to ja to zrobię w ten sposób. Wykonam zaraz misję dla kościoła, potem sprzedam ziemię za 3 lata i mamy to, przywrócimy prawosławie. Więc okej, jeszcze się nie zbijam, ale wiecie, to wszystko było zaplanowane, to ja po prostu was trzymałem w tej takiej niepewności, żebyście nie wiedzieli, że ja wszystko z góry wiem i że tak znowu łatwo jakaś kompania idzie, to wszystko było zaplanowane, wcale nie musiałem czyli tej tolerancji nawracać Konstantynopola, nie. A tak na serio, to teraz czekamy 3 lata, żeby tutaj mieć 60% clergy unity. Myślałem, że jak się pozbyłem prawosława z Konstantynopola, Pola, to już mi się bunty tutaj nie będą pojawiały. No, myliłem się. Rezerwat Imperium Osmańskiego właśnie przestaje istnieć, co spowodowało, że warunek 50 lat wojny z Imperium Osmańskim został właśnie cofnięty. Więc nasze Imperium teraz bardzo ładnie wygląda, a za jakiś czas, Boże, to jeszcze będzie prawdziwe Imperium, bo z
serio. W porównaniu do tego, jak tutaj idzie grać normalnym Bizancjum, który musi na początku stoczyć ciężką wojnę z Imperium Osmańskim, to Imperium Łacińskie jest dużo słabsze. Zresztą mam wrażenie, że nawet robienie Imperium Łacińskiego z tych krzyżowców jest dużo łatwiejsze niż robienie go z Bizancjum. Chociaż nie ukrywam, że tutaj też jest wiele rzeczy, których mi się już nie chciało robić, takie jak wojny z Wenecją, wojna z Genuą, żeby pozyskiwać wszystkie te rzeczy. Mam chyba przesyt na razie Bizancjum i okolic, więc dajcie mi znać, z jakich krajów chcielibyście zobaczyć kampanię. No i mamy w tym momencie 73% nawet lojalności kleru, który nic tej lojalności nie straci, kiedy zmienimy wiarę. Jest jedna kolejna rzecz, która mnie tutaj mocno ciekawi. A, nie możemy być sojusznikami żadnego katolickiego kraju. No to sojusze lecą, papa. Rzeczpospolita. I dzięki temu możemy powiedzieć, że czas przywrócić, że czas zakończyć Unię Kościołów, a nie przywrócić prawosławie. O Boże, Lukas, ty nigdy nic nie czytasz. Pytanie, co by się stało, gdybym się z powrotem wrócił ku katolicyzmowi? Wiecie co, sprawdzę tą ścieżkę, podbiję teraz Rzym i wrócę się z powrotem na katolicyzm. Jestem ciekaw, czy ta opcja nam się pojawi z powrotem. Można powiedzieć, że po 10 latach uznaliśmy, że jednak droga reformowanego chrześcijaństwa nie jest dla nas, więc wracamy na katolicyzm i nie mamy tej opcji. O, szkoda. Myślałem, że znalazłem fajny sposób na ominięcie tego wszystkiego, więc cofamy się w czasie i idziemy na normalną wojnę o Rzym. Coś mam za dużo żółtego na tym ekranie, ale Rzym zdobyty i zaliczony. Hagia Sofia już się nam buduje na ostatni poziom, chociaż chyba ją będę przyspieszał moim manpowerem. Nie mam go za dużo. Wiecie, co mnie zdziwiło? Nie mam kary za posiadanie Rzymu. No naprawdę, nie ma jej tu. Och, come on! 36 tysięcy w Konstantynopolu, a moja armia nieopłacana. Już tylko czekam i zbieram na zbudowanie Hagia Sofii na najwyższy poziom. Ale że drudzy? Jeszcze tych nie pokonałem. Let's celebrate! Zbudowaliśmy monument, super, bardzo się cieszę z tego powodu. Moja ludność też bardzo się cieszy. Ponownie żegnamy moich sojuszników i czas przywrócić prawosławie w naszym kraju. To była chyba najtrudniejsza, ale w sumie dość ciekawa ścieżka. Może byłaby dla mnie jeszcze ciekawsza, gdybym, mówię, nie grał tak często w danym regionie. Staliśmy się z powrotem Bizancjum, mamy nasz fajny kolor, mamy przywróconą religię i tyle prowincji do nawracania. Odpalają nam się wszystkie eventy związane z podbojem danego terytorium. No słuchaj, wszystkie eventy mi się odpalają. Dobra, na szczęście też możemy z powrotem mieć moich sojuszników wiernych, chyba. Nie wiem, zmieniają zdanie Polacy co chwilę. Ach, ciężka kampania to była. A jeżeli chcecie zobaczyć kolejną kampanię z dość ciekawym i ciężkim startem, polecam ten odcinek, gdzie na końcu tworzymy potężne Imperium Czarnej Owcy.